Cześć, witam Was serdecznie. Dziś mamy bardzo małą szkodę, ale też porozmawiamy sobie o tym, jak to właśnie wygląda z takimi małymi rzeczami, bo piszecie do mnie, wysyłacie mi zdjęcia, fajnie, super, ale też od razu chciałem Wam powiedzieć, po to jest ten YouTube i po to jest ten kanał, żebyście wiedzieli, czy nawet, nie wiem, jesteście gdzieś tam w Polsce i chcecie to zrobić, że tak powiem, dookoła własnego komina. Mamy Space Stara, to jest Space Star dość nowy, Pani Agnieszki, 2000, chyba tam, nie wiem, 18-19 rok. Szkoda, to jest, czekaj, wezmę fibrę. Szkoda jest bardzo malutka, bo to są obicia drzwi, które powstały na parkingu podziemnym. No bo wiadomo, tam ma każdy swoje miejsca, a sąsiadka obija. Strzał, strzał, strzał i strzał. Niby cztery rzeczy, malutkie, no ale z drugiej strony, jak masz czarny samochód czysty, to on w lato drażni, to po pierwsze. Po drugie, czemu masz mieć obite drzwi? Jakby czemu masz się na to godzić? Więc właścicielka tego pojazdu porozmawiała ze swoją sąsiadką i sąsiadka napisała oświadczenie. Prosta sprawa, będziemy to po prostu likwidować z OC sprawcy. No i teraz, jak na przykład macie coś takiego i chcecie to zrobić we własnym zakresie, i macie na przykład autokasko, to się nie opłaca robić we własnym zakresie, nigdy. Dlaczego? Dlatego, że szkoda na tym samochodzie, zlikwidowanie szkody na tych drzwiach to będzie gdzieś około 2000. Z tego co kojarzę z kosztorysu to 1900 coś złotych. A już wytłumaczę Wam dlaczego. Dlatego, że żeby polakierować te drzwi musimy ściągnąć lustereczko, listwę i klamkę. To oczywiste sprawy. No i teraz, w większości samochodów tutaj jest, chodź pokażesz, tutaj gdzie jest klamka, przeważnie tu z tej strony jest otwór techniczny, wyjmuje się gumkę i tutaj jest dojście i można na przykład odkręcić klamkę, ale tutaj nie. I dlatego w tym samochodzie trzeba ściągnąć tą tapicerkę i jak ją ściągniemy, to ja Wam potem nagram wideo już sam, ale jak ściągniemy tą tapicerkę, to tu będzie folia. Tą folię trzeba zerwać, ta folia jest jednorazowa i trzeba przykleić nową folię, jeżeli będziemy zbroić samochód. Trzeba zebrać tą folię i dopiero możemy się dostać do klamki i dopiero ją zdjąć. Sama folia kosztuje prawie 400 zł, kołki na komplet kosztują prawie 300 zł, bo to jest Mitsubishi i tutaj jest drogo. Do tego musicie doliczyć oczywiście robociznę samą za polakierowanie takich drzwi i polakierowanie takiego elementu netto wychodzi pewnie gdzieś koło 800 zł, ale wszystkie koszty dodatkowe materiału lakierniczego i tak dalej i wszystko dookoła łącznie z podatkami wychodzi nam prawie 2000. I potem jest wielkie zdziwienie, że jak takie pierdoły, zgadzam się z tym, takie pierdoły będą Cię kosztować 2000 zł. Ano dlatego, że jeżeli chcesz mieć to dobrze zrobione, to niestety, ale to będzie kosztować. Jasne, że można olać wymianę tej folii, nakleić nowy klej i ją przykleić. Jak się porwie, to przykleić ją taśmą. Jasne, że tak. Oczywiście, że można tak zrobić, tylko to nie jest zgodne ze sztuką. I tak samo to nie jest zgodne jakby z technologią. Dlaczego? Bo jak już zerwiecie raz tą folię, to potem ona pod wpływem ciepła lubi sobie odpadać. I na przykład przychodzi deszcz i macie mokre drzwi w środku, potem one zaczynają gdzieś tam rdzewieć, bo ta woda ścieka na dół nieprawidłowo, tak jak powinna w drzwiach ściekać. No i zaczyna się jazda, ale to dopiero odkryjecie za 2, 3, 5 lat. Więc pamiętajcie o tym, że takie rzeczy to jest właśnie coś najgorszego, bo to bardzo dużo przeważnie kosztuje, a efekt finalny i tak jest średni, bo drzwi po prostu wrócą do siebie bez tych czterech obić. Dobrze, to tyle na chwilę obecną. Muszę to rozebrać i wtedy Wam nakręcę wideo. Pokażę Wam, jak te drzwi będziemy przygotowywać i lakierować. Dobrze, wracamy do naszego Space Stara. Mamy go już przygotowanego do lakierowania. Wczoraj położyłem na nim podkład. Jest tutaj. Nie wiem, słabo pewnie to widać. Może zapalę Wam jeszcze jedno światło. O, teraz lepiej. Jest tutaj czarna plamka, którą trzeba będzie przybazować. Drzwi niestety trzeba całe rozebrać. To co rozmawialiśmy wcześniej, łącznie z szybą, dlatego że tu idą uszczelki dookoła. Tutaj słabo jest robić przejście, bo potem może się uszczyć. Ktoś wcześniej lakierował te drzwi z tyłu. I zobaczcie.
Widzicie ten moment? O, tak później po 2-3 latach tak to niestety wygląda. Żeby tego uniknąć, lakieruję zawsze całe elementy. No i niestety, no, co tu dużo mówić, folię zostawiłem, żeby mi się nie zapyliła, ale ona jest do wyrzucenia tak naprawdę. Trzeba tu wszystko zdjąć, żeby dostać się do klamki i odkręcić klamkę, żeby wyjąć szybę. Wszystko musi być rozebrane niestety, z tapicerkami, ze wszystkim, z lusterkiem i tak dalej. Dobra, zaczynamy oklejać i bierzemy się za lakierowanie tych drzwi. Też postaram się Wam pokazać, jak się rozcieniuje. Mamy już auto w komorze, oklejone, przygotowane. Za chwilę trzeba będzie je jeszcze wymyć i, że tak powiem, no wiadomo, zmywaczami dystatycznymi i tak dalej, i tak dalej. Do tej zabawy użyjemy sobie mini jetta, dlatego że mamy tutaj tak naprawdę małą zaprawkę. Finalnie będę chciał się rozcieniować dotąd i dotąd i zrobić równą górę, żeby nie było tego widać. Także za chwilę postaram się Wam to pokazać. Dobra, to już tam ta baza wyschła. Tak jak widzicie, jest jakby, bo nie widzicie, bo widzę, że na kamerze to jest jakby plama. Widzicie tą plamę? Ona jest jakby tu. O tak. Teraz będziemy się rozcieniowywać, czyli górą pociągniemy, no tu będziemy tylko podpylać w tą stronę, tym ruchem, delikatnie dotykając spustu. Nie otwieracie przepustnicy na maksa, pylicie tutaj, tutaj, w ten sposób. Tu schodzicie do dołu, do wąskiego. Chcemy uzyskać taki trójkąt, mniej więcej. Przepraszam, ale będę patrzył na to, co robię, a postaram się, żeby telefon to wszystko nagrał. To mniej więcej powinno być coś takiego i w tym momencie uzyskujemy trójkącik i linia załamania oka będzie taka, że jak będziecie patrzeć z tego kąta, to będzie Wam się rozchodziło i z tego kąta też będzie Wam się rozchodziło, więc de facto lakiernika nie powinniście złapać w sensie takim, gdzie się cieniował. Trzeba poczekać, aż to wyschnie. Nie przejeżdżamy już szmatką antystatyczną, o czym zapomniałem wspomnieć, czyli poprzednim razem, jak zrobiłem, przykryłem tą plamę, która była, no to wtedy, jak to wyschło, to przejechałem tu dokładnie szmatką antystatyczną razem z powietrzem. No i teraz jakby jesteśmy przygotowani do tego, że możemy kłaść klar. Kurde, właśnie się zorientowałem, że przez przypadek wyłączyłem telefon. Tu mamy nałożoną pierwszą warstwę. I ona nam przy tym kolorze powinna ładnie to przykryć. Jak to sobie wyschnie, przejedziemy szmatką antystatyczną i inaczej złapię telefon i wtedy pokażę Wam, jak się rozcieniować. Spróbujemy sobie sprawdzić światełkiem inspekcyjnym, jak to nam wyszło. No i teraz, jak świecicie, to zobaczcie, tutaj jest rozcieniowane, jest trójkąt, tu jest rozcieniowane. Jest trójkąt, z przodu jak stoicie, to wydaje się Wam, że to jest jednolity kolor. Oczywiście można ją lekko przygasić, wtedy będzie bardziej to widać chyba. Nie wiem, jak tutaj widzicie, tutaj jest rozcieniowane, tu jest rozcieniowane i tutaj jest ten trójkącik nasz taki zrobiony. Oczywiście on, ten dół nie może być przykryty na maksa. Musi być rozcieniowany. Teraz jak na przykład zmieniacie światło, to światło w miarę jednolicie idzie. Dobra, nie ma co, trzeba kryć klar. Oddajemy już naszego Space Stara klientce. Auto, tak jak wspomniałem,
rozsieniowane, tak jak widzicie, tu odbija, no jest trochę brudne, ale różnicy koloru żadnej nie ma, ani z przodu, znaczy ani z tyłu, ani z przodu, odbicie jest mniej więcej na tym poziomie. Z takich ciekawszych, o czekajcie, jakiś włosek też mnie drażni, z takich ciekawszych rzeczy to jest to, że przyznam szczerze, jakość blach jest bardzo cienka i na to przy takich małych samochodzikach trzeba uważać. Musicie pamiętać o tym, że no niestety jakość idzie za ceną salonową. No ale one są wdzięczne za to, że mało palą, dosyć fajnie jeżdżą i są wygodne do miasta, nie oszukujmy się. Mały litraż, małe spalanie, mała kasa, małe ubezpieczenie, małe serwisowanie i mały serwis. Natomiast no wiadomo, te części, tak jak żeśmy rozmawiali, no niestety, ale tworzą kwotę. Łącznie szkoda jest na prawie 2000 zł. Można zapytać, ile kur... No ale tak, niestety, doliczamy podatki, doliczamy VAT-y, doliczamy wszystko i nagle brutto wychodzi naprawdę dość duża suma, jak na pierdołki 3 na drzwiach, które, tak jak pamiętacie, tutaj były. Mora zachowana równa, tak jak tylne drzwi. Tutaj na odbiciu światła, nie wiem czy tutaj widzicie, jak się światło odbija. Widać, że jest taka sama i o to w tym chodziło, bo ten samochód ma naprawdę dość dużą morę. Tu będzie chyba jeszcze bardziej widać. O, widzicie, jak przesuwam aparatem, co się dzieje. Więc no te drzwi, że tak powiem, te tylne są, no jest troszkę większa, no ale już wstrzelić się idealnie to też jest sztuka. Natomiast jak odejdziecie dosłownie pół metra od samochodu, to już ciężko to zauważyć. Dobrze, jak wam się podobał odcinek, dajcie suba, zostawcie łapkę w górę. To zawsze pomaga nam się rozwijać i też cieszymy się, że reagujecie na nasze materiały. Do następnego. Cześć.